Państwa, będziemy mówić o trochę kontrowersyjnych rzeczach. Niektóre rzeczy się Państwu nie spodobają. Niektóre wywołają lęk u mężczyzn. No a stare. Zobaczymy, co to będzie. Proszę Państwa, normy seksualne, ja będę mówił o normach medycznych. Nie będę wchodził w normy gender, nie będę wchodził w normy socjologiczne, prawne, religijne. Będę mówił o normach medycznych, nowych normach. No więc najpierw tylko zacznę od definicji obecnie obowiązującej, definicji seksualności, bo ta terminologia się bardzo zmienia. Mówi się seks, erotyzm, seksualizm, teraz jest termin seksualność, mamy seksualność człowieka, takie są podręczniki, książki i jest termin seksualność. Ale co to w zasadzie jest ta seksualność? To jest bardzo ładna definicja. Powstała na drodze konsensusu grupy ekspertów w 2005 roku i ona obejmuje właściwie taką bogatą panoramę seksualności, bo widzimy, że tu jest interakcja czynników od biologii do religii. To jest o tyle ważne, że seksuologów się bardzo często sprowadza do orgazmologów. Więc my mamy takie nieraz poczucie, że chętnie chcemy to rozszerzyć, tą wizję. Teraz proszę Państwa, jak się definiuje normy medyczne w seksuologii? W oparciu o głównie definicję zdrowia seksualnego Światowej Organizacji Zdrowia, o deklarację praw seksualnych WHO, później mamy klasyfikację ICD, to jest Światowej Organizacji Zdrowia i znaną Państwu DSM, obecnie jest wersja piąta. Czyli czego nie ma w DSM-5 nie jest patologią. Po prostu. No i teraz, ponieważ klasyfikacje się w międzyczasie zmieniają, a później jest przerwa długa, to zespoły ekspertów się zbierają co kilka lat i tworzą tymczasowe normy, aż do powstania nowej klasyfikacji. No więc, co się zmieniło w orientacjach seksualnych? Proszę Państwa, w dalszym ciągu mamy hetero, homo i biseksualną, ale do drzwi puka populacja aseksualna. To jest 1% populacji i domagają się, żeby ich uznać za nową orientację. Pedofile też pukali, a się nie doczekali. Także odrzucono ich naciski, bo próbowali również wywalczyć sobie nazwę orientacja seksualna. No i teraz mam dla kobiet bardzo złą wiadomość, ponieważ jak epidemia narasta, orientacja jeszcze nie jest formalnie uznana, homoerotyczna, to znaczy samowystarczalność mężczyzn. Im wystarczy internet i własna ręka. No dodajmy. Więc oni są samowystarczalni i nawet jeżeli tworzą związki, to standard ich życia seksualnego jest podwójny. Więcej czasu poświęcają masturbacji, a partnerce poświęcają czas, no tak, żeby już nie przegiąć. Więc jak widzą, że już jest na granicy cierpliwości, to się zajmą partnerką i to narasta. Czyli de facto mamy orientację homoerotyczną, tylko jeszcze z grupy ekspertów nie chcą tego przyjąć tak formalnie. Seksualność kobiet. Co się nowego dzieje w seksualności kobiet? No właśnie. Co może być nowego, jeśli chodzi o hymen? Młona dziewicza. Co to jest? A właśnie, za chwilę zobaczymy. Mianowicie Szwedzkie Towarzystwo Edukacji Seksualnej wystąpiło do WHO z wnioskiem, żeby zmienić terminologię. Żeby hymen nie był jak do tej pory, bo jest niezgodny z zasadami równości praw seksualnych, łamie prawa równości płci, propozycja korona pochwowa. Tak to się ma nazywać. No więc może mężczyźni wystąpią o berło. No i w każdym razie tu mamy definicję tej korony pochwowej. O, tak to wygląda. Nie wiadomo, czy to będzie przyjęte, czy nie. Tak to właśnie jest. Taka jest definicja. Co może być nowego w łechtaczce?
To znana od dawna. No właśnie, co jest nowego? Otóż, proszę Państwa, łechtaczkę, budowę anatomiczną łechtaczki poznano dopiero kilkanaście lat temu. A dlaczego? Ponieważ nie robiono sekcji. Zawsze, jak były robione sekcje, omijano łechtaczkę, bo uznawano, że nie ma takiej potrzeby. No bo kobiety nie umierały z powodu łechtaczki. Nawet nowotwory łechtaczki są wyjątkowo rzadko spotykane i wtedy łechtaczka jest operowana przecież za życia. I okazuje się, i to grupa anatomów z Australii stwierdziła, że przede wszystkim łechtaczka jest znacznie większa niż do tej pory przypuszczano. Jest tak duża jak członek. Takiej samej wielkości. Zaraz zobaczymy. I to, co widać, do czego jest dostęp, to jest jak wierzchołek góry lunowej. A tak jest ukryta. Tutaj mamy przekrój w miarę upływu wieku, jak wygląda przekrój tętnicy łechtaczki. O, tak wygląda łechtaczka, czyli te ramiona ma duże tutaj, czyli wielkością, jeżeli byśmy połączyli te ramiona, odpowiada wielkości mniej więcej członka. No właśnie. Czyli mamy nową normę anatomiczną, to jest ciekawe. Punkt G. Proszę Państwa, to było zawsze nazywane ginekologiczne UFO. Jedne kobiety uwierzyły, że mają, czekały, aż partner znajdzie, albo przychodziły pacjentki i mówiły w końcu, nie wiem, mam punkt G, niech pan mi go w końcu poszuka. Albo fachowiec stwierdzi, mam punkt G, czy nie mam punktu G. Niektóre się chwaliły, że mają punkt G, inne były zakompleksione. No więc w końcu jest czy nie? No jak? Kto jest za tym, że jest punkt G, naprawdę? Ręka do góry. Zaraz was przekonam. Jest! Jest, proszę Państwa, jest. I to nawet profesor Oszczęski, jak widzicie, polskiego pochodzenia, opisał, zbadał tą przestrzeń w pochwy zastosowaniem aparatury pomiarowej, USG z dodatkowymi jeszcze metodami, tomografia komputerowa, i jest. To wygląda jak kić winogron. Taka jest długość, to jest 8 mm, szerokość, wysokość. Tak to wygląda. Jest na przedniej ścianie pochwy, tworzy taki kąt stewką moczową. W każdym bądź razie jest. Jest. No i chirurdzy plastyczni od razu poczuli wiatr w żagle i dają ofertę. Iniekcja, jeżeli nie wyczuwasz punktu G, przyjdź do nas, my zrobimy iniekcję z kwasu hialuronowego albo z czegoś innego i przez 3 miesiące będziesz czuła punkt G, a zwłaszcza twój partner. 2000 zł. No, teraz tak. Proszę Państwa, przez kilkadziesiąt lat badacze dyskutowali, czy kobieta ma też prostatę, czy nie ma. Kto jest za tym, że kobieta ma też prostatę? Ręka do góry. Fanów mało. Ma. Też stwierdzono, że proszę Państwa, ale co ciekawe, że o punkcie G i kobiecej prostacie i wytysku u kobiet, nie mówimy o orgazmie moczowym, ale o wytysku kobiet już mówiono od dawna i to były opisy w sanskrycie. Tylko nie traktowali tego uczeni Zachodu poważnie, ale to już było już opisane dawno. Nawet w Kama Sutrze są też tego typu opisy. Okazuje się, że są mniej więcej u co drugiej kobiety jest coś takiego jak gruczoły prostaty, które wydzielają antygen PSA. I co ciekawe, że one wydzielają swoją treść do kanału cewki moczowej. I proszę Państwa, nawet są choroby, teraz tutaj krótko powiem o jednej, rzadko spotykanej, czyli stwierdzono, że jest kobieca prostata, no nie u wszystkich kobiet, ale jest, i są nawet nowotwory kobiecej prostaty. Wyjątkowo rzadko, ale są. No. Czy jest wytysk? Jest. Też nie u wszystkich kobiet.
I tutaj mamy właśnie wytysk u kobiet w czasie stosunku. To jest wydzielina właśnie z kobiecej prostaty. Tutaj mamy skład. Natomiast trzeba to odróżnić od orgazmu moczowego, który po prostu zawiera mocz. Także mamy coraz więcej informacji takich bardzo ciekawych. To zostało, kobiecy wytysk został obiektywnie udowodniony w kilkudziesięciu przypadkach. Proszę Państwa, no w warunkach laboratoryjnych to trudno uzyskać, no więc dlatego eksperymenty naukowe są tutaj trochę kłopotliwe. Ale w każdym razie dowody mamy. No i tyle. Dobrze. No i teraz przechodzimy do fizjologii seksualnej. Jak wygląda libido u kobiet? Co to jest w ogóle libido? Zaraz będzie dokładniej. Jest to popęd, ale jak to wygląda? Teraz są jakby nowe kryteria libido. Ja tylko przypomnę, że w tym tradycyjnym modelu Master Johnson Kaplan wszystko się zaczynało od pożądania. Pożądanie jako jeden z wyrazów libido. I to miało dalej prowadzić do podniecenia, orgazmu i tak dalej. To się teraz też zmieniło. Co to jest pożądanie, proszę Państwa? Czyli tutaj mamy kilka komponentów. Jak widzimy, są główne trzy. Biologia, biologiczna energia seksualna, czyli popęd. 6% kobiet ma duży popęd, także to jest codzienna potrzeba seksu. 25% kobiet ma bardzo słaby popęd, czyli potrzeba seksualna to jest raz na kilka tygodni, miesięcy albo wcale. No a między tymi dwoma biegunami jest oczywiście całe spektrum statystyczne. Libido to jest właśnie ta, to jest ten popęd. Dalej gotowość do wejścia w seks z konkretną osobą. No i wartości seksualne, które wpływają na zachowanie. Taka jest obecnie koncepcja libido. I w czym się to wyraża? Kobiety, które mają libido, odczuwają pożądanie, to się masturbują, jeżeli nie ma partnera, inicjują zachowania seksualne wobec partnera, mają chęć na seks spontaniczną, fantazjują, mają sny erotyczne, czują pociąg seksualny. No i teraz, jeżeli zaczyna fantazjować, to ma genitalne podniecenie. To jest właśnie to libido. Proszę Państwa, i to jest teraz model reaktywności seksualnej kobiet. Niedawno pokazałem model Master Johnson, on dotyczy tylko mężczyzn. Wobec kobiet jest nowy model, to jest obowiązujący od 2005 roku, model cyrkularny. Popatrzmy, co tu ze sobą współgra. I co ciekawe, że u kobiet wszystko się może zacząć w każdym miejscu. Nie ma reguł. Dla mężczyzny to się okazuje, to jest dowód potwierdzający starą zasadę, że kobieta jest nieprzewidywalna. Bo mężczyzna jest przewidywalny. Jak jest pożądanie, to będzie miał podniecenie w zasadzie. Jak ma podniecenie, to znaczy jest erekcja, no to będzie dążył do wytysku. A później to mu wszystko opada, ma chypy prolaktyny, mniej zasypia. Jak jest kulturalny, to jeszcze popieści, coś miłego powie. A u kobiet nie wiadomo, w jakim momencie, co się zacznie, kiedy się zacznie. Jest to bardzo skomplikowany erotyzm. Jeszcze do tego wrócimy. Teraz ważna jest motywacja, że kobieta w ogóle chce mieć chęć na seks. Ważna jest intymność, ważna jest stymulacja stref erogennych i ważne są rozmowy o charakterze erotycznym. Żeby on rozmawiał, żeby chciał mówić, a nie tylko oglądać. I teraz tak, to jest ważne w tym modelu, jest rozróżnienie satysfakcji od orgazmu. Można mieć orgazm bez satysfakcji, można mieć satysfakcję bez orgazmu, no najlepiej mieć jedno i drugie. Ale co ciekawe, co dla mężczyzn też jest trudne do pojęcia, orgazm u kobiet może występować w momencie, kiedy podniecenie zanika. O.
albo przed osiągnięciem maksymalnego podniecenia. W każdym razie dla kobiet orgazm nie jest najważniejszym elementem współżycia. Jest ważna satysfakcja. Teraz była długa dyskusja, czy u kobiet jest coś takiego jak pożądanie spontaniczne, a nie tylko wzbudzone, bo to, że partner występuje z inicjatywą, zaczyna pieścić i kobieta zaczyna mieć chęć jako odpowiedź na to jego uwodzenie, to już wiemy. Ale czy kobieta sama siebie może odczuwać potrzebę seksu? Pożądanie spontaniczne to nazywamy trochę głodem seksualnym. Niektóre kobiety to mają. To jest, występuje u około 20% kobiet. To dotyczy przeważnie kobiet młodszych w okresie tańca godowego, ale tego nie liczymy, bo okres tańca godowego jest sam w sobie zafałszowany. Wtedy są wszyscy atrakcyjni, mają chęć na seks, śpiewają, są poetyczni i tak dalej. To się nie liczy. Dalej, pożądanie spontaniczne zdarza się w fazie płodnej u niektórych kobiet i przy nieobecności partnera może się pojawiać, ale to dotyczy 20% kobiet. Czyli u 80% jest pożądanie reaktywne, czyli wywołane przez drugą osobę. Orgazm kobiety. Jest tu coś nowego? Piękna definicja z 2003 roku. To jest obecnie taka obowiązująca w seksuologii medycznej. Jak widzimy, ona opisuje stan psychiczny, zmiany w ciele i co to jest ważne, zmieniony stan świadomości. Bo stwierdzono przy użyciu metod obrazowania mózgu, że aktywuje się ta część kory mózgowej, która u ludzi aktywuje się również w stanach mistycznych, w stanach ekstatycznych. Dlatego jest to zmieniony stan świadomości. Więc jeżeli przychodzi kobieta i pacjentka i mówi, panie doktorze, ja mam w końcu orgazm, czy nie mam orgazmu? Bo nie czuję tam skurczów, tam mimowolnych i tak dalej, nie czuję. Ale co pani psychicznie czuje? Niech pani to opisze. No i wtedy sobie siedzę jak taki guru, mówię, to jest orgazm. To nie jest orgazm. Tak. Kryteria orgazmu u kobiet, proszę państwa. No więc, gdyby partner był bardzo dociekliwy i nie wie, czy ona udaje, czy nie, to by musiał stwierdzić, że tak, jest zmiana koloru warg somowych mniejszych. W tym momencie by to musiał zobaczyć, że są skurcze pochwy, macicy i mięśnia zwieracza odbytu. Kobiety, które udają orgazm, no koloru nie mogą udać. I nie mogą w tym samym czasie, bo przeważnie obkurczają pochwy, jak udają. Tak, okrzyki to tam mniejsze. Ale przeważnie obkurczają pochwy i tam ujawniają mimicznie tam tego. Łatwo wprowadzić mężczyznę w błąd, ale gdyby to był detektyw, to by sobie zaraz sprawdził, czy w tym samym czasie, jak są skurcze pochwy, czy jest obkurczanie mięśnia zwieracza odbytu. Nie ma, udajesz. No i dlatego w podręcznikach dla młodzieży ja tego nie mam odwagi napisać, bo by się zaczęło dochodzenie. No tak, jest uwolnienie prolaktyny w momencie orgazmu, a przecież kwinie pobieramy, prawda, od partnerki. No i mamy jeszcze aktywację ciała migdałowatego w mózgu, z wyjątkiem orgazmu wyobrażeniowego, który u kobiet ma trochę inną tutaj formę, czyli jest konkretna aktywność mózgowa. No dobrze, idziemy dalej. Orgazm w warunkach laboratoryjnych. Osiągany jest przez różne drogi nerwowe, bo również może być wywoływany przez stymulację nerwu błędnego, przez ośrodki centralne. Rekord czasu osiągnięcia orgazmu w 15 sekund. Czas skurczów rytmicznych, no to znowu taki jest, a rekord liczby orgazmów w ciągu godziny, 134 orgazmy miała rekordzistka, do Księgi Guinnessa poszła. 134, ale rekordzista u mężczyzn 16 orgazmów. No.
Natomiast to jest ciekawym fenomenem, że orgazm podnosi próg bólu o 75%. Czyli przez wywoływanie orgazmu można zmniejszać dolegliwości bólowe. Czyli macie zespół bólowy odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, macie bóle głowy słynne wieczorem, no to proszę bardzo, jest droga, żeby dolegliwości zmniejszyć. Co się jeszcze uaktywnia w trakcie orgazmu w mózgu kobiety? Popatrzmy, tyle ośrodków. 8 ośrodków świeci w mózgu podczas orgazmu. I nawet to uwidoczniono. O, start do pobudzania i co się dzieje, jak mózg pięknie świeci. Ładne to jest. Proszę Państwa, no tutaj teraz te metody obrazowania mózgu są cały czas przytaczane w badaniach. Tutaj mamy wywoływanie orgazmu, jeżeli kobieta sama siebie pobudza. To jest start, no i proszę bardzo, dochodzi do orgazmu. I to jest co ciekawe, mianowicie nie wiedziano, dlaczego kobiety, które mają paraplegię, mają uszkodzenie dolnego odcinka rdzenia kręgowego, dlaczego mogą przeżywać orgazm? Jedne tak, drugie nie. O co tu chodzi? Odkryto mechanizm, mianowicie nerw błędny jest drugą drogą nerwową, która prowadzi, umożliwia osiąganie orgazmu. I to się teraz wykorzystuje w rehabilitacji seksualnej kobiet niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne ustalenie. No i tutaj mamy właśnie też tą drogę. Proszę Państwa, teraz co jeszcze sprzyja udanemu współżyciu? Relaks, uspokojenie, relacja z partnerem. No wiadomo, że gra wstępna i ciepłe stopy. No wszystko się bada. Która część ciała powinna być ocieplona? Stopy. I teraz, jakie są rodzaje orgazmu ze względu na typ pobudzania? Większość kobiet ma przez pobudzanie łechtaczki, ale są takie, które są poprzez pobudzanie punktu G, X, Y. No, pełne bogactwo. Czyli mężczyzna rozpoczynający współżycie z kobietą to tak, jak wybiera się na nieznany ląd. Odkrywca. I powinien poznać w takim razie, gdzie ma te wszystkie punkty, obszary wrażliwe na pobudzanie. Co może modyfikować orgazm? Proszę Państwa, kontekst kulturowy. Są kultury liberalnie traktujące seks albo egoistycznie i to wpływa. Wykształcenie. Jest taka korelacja. Im wyższy poziom wykształcenia, tym więcej kobiet osiąga orgazm. Religijność. Mamy konserwatyzm religijny, wtedy 67% kobiet konserwatywnych osiąga orgazm, a w przypadku liberalnych kobiet 79%. No już. Co tu jeszcze z tym orgazmem można powiedzieć? Proszę Państwa, otóż to jest taka bardzo znani seksuolodzy czescy, profesor Weiss, profesor Brody, którzy kierują katedrą seksuologii w Uniwersytecie Karola w Pradze. Oni robią już od kilkudziesięciu lat bardzo poważne badania. Czesi byli, seksuologia czeska była pionierska w skali Europy. Oni już w 1920 roku mieli katedrę seksuologii w Pradze. Tak. No więc w każdym razie, co oni stwierdzili? Że które kobiety mają częściej orgazmy w czasie pobudzenia pochwy? Te, które były dobrze edukowane, które w dzieciństwie i później w okresie dojrzewania, edukacja proseksualna. To jest o tyle ważne, że jak badamy pacjentki i na przykład tak jest prosta technika. Proszę zwizualizować siebie jako pochwę. Rzadko która kobieta to robi i ma opór przed tym.
wszedł w końcu częścią ciała piękną dla mężczyzn, to w ogóle przez mężczyzn wielbioną, a kobiety mają opory zahamowania. Albo jakie mają pierwsze skojarzenia z pochwą? Bo seks, pierwsze skojarzenia z seksem to mówią miłość, więź, dzieci, przyjemność, o to tak jest. Ale z pochwą to co? Najczęściej cisza, narząd, poród, krew, otwór. A rzadko która kobieta się rozadziera i mówi, no piękna moja część ciała. Więc dlatego jako lekturę obowiązującą dla pacjentek daję monologi waginy. To jest lektura obowiązkowa. Niech przeczyta i później będziemy dalej kontynuować terapię. Niech spojrzy na pochwę inaczej. Czyli jeżeli jest wychowanie sprzyjające do akceptacji tej części ciała, to częściej kobiety osiągają orgazm pochwowy i tak samo, jeżeli się potrafią dobrze koncentrować. Oraz jeszcze jest jedna sprawa, jeżeli akceptują rolę męską partnera, bo on jednak wchodzi w jej teren, to trzeba na to się zgodzić. Bo są kobiety, które mówią, że to jest intruz. Mężczyzna jest intruzem i się byle komu nie będzie poddawać. No, jak nie, to nie. Proszę Państwa, generalnie kobiety wolą dłuższe penisy. Chodzi też o różne przyczyny. I również, jak widzimy, rozmiar członka partnerów ma istotne znaczenie dla orgazmów wywoływanych przez stymulację pochwy. No niby to logiczne jest. No. No i teraz informacje to były opublikowane w Journal Sexual Medicine, więc typowy członek w stanie erekcji to ma długość banknota 20 funtów, to jest mniej więcej prawie 15 centymetrów lub dolara amerykańskiego. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś badania nad orgazmem? Tak, okazuje się, że tak to można powiedzieć. Za orgazm u kobiet w 40% odpowiadają geny, a w 60% wychowanie, osobowość i tak dalej. Czyli uwarunkowania genetyczne też są istotne. No, następne odkrycia. Proszę Państwa, badania nad chemią seksu i miłości to takie były zmienne mody. Wiadomo, że bodźce podprogowe i zapachowe, które są wyraźnie wyczuwalne, dominują w świecie przyrody. To jest najważniejszy bodziec erotyczny. U ludzi był to niedoceniany. W latach 70. zainteresowano się właśnie feromonami. Były badania, które później znowu były w zaniku. Dopiero metody obrazowania mózgu i odkrycie narządu lemieszowego w nosie umożliwiły powrót do badań nad chemią seksu i miłości. To krótko tylko przypomnę, że to jest najważniejsza chemia seksu i miłości, jeśli chodzi o hormony, co wpływa na co, co zmniejsza, co zwiększa, ale to macie Państwo we wszystkich publikacjach, feromony powodują wzrost pożądania. No to teraz przyjrzyjmy się. Tak jeszcze tylko na chwilę się zatrzymam. Kobiety z wyższym poziomem testosteronu są takie. Są bardziej męskie, częściej się masturbują, rzadko chcą mieć dzieci i wybierają bardziej męskie zawody. No i tak dalej. No dobrze. Proszę Państwa, co z tymi feromonami? Najwięcej, to są też już nowe badania, feromony są wydzielane głównie u kobiet przez pochwę i jeszcze poza feromonami są odkryte kopuliny. Są podobne do feromonów, ale mają trochę inną budowę, czyli to nie są feromony. Czyli kobiety wydzielają i feromony, i kopuliny. I one są produkowane w pochwie najwięcej w czasie owulacji.
Natomiast przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, hormonalnych zmniejsza ich wydzielanie. Natomiast mężczyźni reagują, no to pewnie, że reagują. Teraz tak, kiedy kobiety najbardziej odczuwają feromony męskie? Kiedy? Najbardziej w okresie owulacji i około 40 roku życia. 40 rok i zaraz po 40. Dlaczego? No bo w okresie owulacji to jest logiczne. Są bardziej wrażliwe na męskie feromony, bo chodzi o sukces reprodukcyjny. No to jest logiczne. A dlaczego po 40 zwiększa się wrażliwość na feromony męskie? Jak to możemy wytłumaczyć? Dla reprodukcji to jest ostatnia szansa. Czyli kobieta jeszcze może mieć dziecko i natura mówi, no, dajemy ci szansę. Zwiększa się twoja wrażliwość. I przecież wiemy, że część kobiet po 40 zostaje matkami. To jest właśnie to. No i właśnie jak dzięki temu, że zastosowano pozytronową tomografię, no to teraz wiemy, jakie ośrodki w mózgu na co reagują. To jest wielki postęp badań. U nas trochę trudny, bo mamy kłopoty z takim upowszechnieniem takich badań. Więc co się dzieje w każdym razie? Jeżeli kobiety mają taki bodziec jak feromony męskie, to reagują głównie na okolicę przedczołową i górnoskroniową. No i są teraz te znane, potwierdzone fenomeny. Kobiety, które mają regularne współżycie seksualne z partnerem, mają regularne cykle. Te, które nie mają współżycia z mężczyzną, są długie przerwy, cykl ulega wydłużeniu. Taka korelacja jest. To jest też ciekawa korelacja, która się potwierdziła. Efekt van der Berga. Dorosły mężczyzna przyspiesza dojrzewanie dziewcząt. Tak na przykład w internatach, jeżeli wychowawcą jest mężczyzna, to dziewczęta szybciej dojrzewają. Tak samo, jeżeli jest przystojny ojciec w domu. No. No to już znany jest, to jest efekt synchronizacja menstruacji u kobiet, które razem mieszkają. Reaktywność seksualna. To się powtarza w wielu podręcznikach, tego typu prawidłowość. U mężczyzn jest nieskomplikowana, u kobiet taka. Co odpowiada za reaktywność seksualną w fazie pożądania? Głównie hormony. Trochę neuroprzekaźniki, ale głównie hormony. Kiedy już podniecenie narasta genitalne, to się włącza ważny element krążenie. No i orgazm to jest odpowiedzialny układ nerwowy, neuroprzekaźniki. Czyli zdrowie seksualne musi obejmować te trzy kategorie. Więc jeżeli badamy kobietę, która ma problemy z seksem, to musimy zwrócić uwagę na te wszystkie trzy wymiary. To tak jeszcze taka pewna ciekawostka, że w tych publikacjach seksuologicznych spotyka się różne prace. No tutaj sobie przeczytajcie. Nie współpracuję z żadną firmą enologiczną, więc żebyście mieli świadomość. Ale popatrzcie na autorów, prawda? Sami Włosi. W tej pracy polecali wino toskańskie. Tak. Jakie są istotne różnice między mężczyznami i kobietami? Co wyszło z tych wszystkich badań? To jest statystycznie, że mężczyźni są bardziej nastawieni na kontakt pochwowy, są ufiksowani na erekcję, przyjemność, orgazm, potwierdzanie męskości, a kobiety są bardziej nastawione na relacje, zmysłowość, przyjemność, bycie, poczucie własnej atrakcyjności. Co nowego w seksualności mężczyzn? Co mamy? Członek. Co tu może być nowego? A zaraz się zobaczymy. Mężczyźni zawsze mieli obsesję na temat członka.
mamy bogatą obyczajowość kulturową, gdzie były no, świątynie członka, albo wręcz traktowano członek jako substytut diabelski. Tutaj mamy zawsze takie marzenie o tym dużym członku, którym akurat między innymi cieszył się słynny Rasputin, stąd jego powodzenie u dam w Petersburgu. O wielkości członka się wypowiadał Leonardo da Vinci. Bardzo ważne teksty, że penis ma własny rozum. Nie zawsze działa zgodnie z wolą swego pana. Tak. Odmawia posłuszeństwa na przykład i już nic nie można zrobić. No dobrze. Proszę. Normy europejskie. Unia Europejska określiła normy wielkości członka. To jest w stanie erekcji, panowie, bo taki strach u niektórych jest. To jest w stanie erekcji. Dlaczego zrobiono badania? Ze względu na to, że mężczyźni domagali się od ubezpieczycieli opłacenie operacji powiększających członek. Jakie są normy azjatyckie? Proszę bardzo, Azjaci mają mniejsze członki, Afroamerykanie rzeczywiście mają większe. A największe na świecie mają Senegalczycy. I w seksturystyce powstały specjalne hotele dla kobiet. Seksturystyka dla kobiet, do Senegalu. No. Adres można znaleźć w internecie. Proszę Państwa, więc w każdym razie wiele było programów badawczych, jeśli chodzi o członek. Próbowano podkreślić, jakie są granice. A i mężczyźni, którzy mają dłuższy penis, mają większe poczucie własnej wartości, lepszy obraz własnego ciała, są dumni. I co ciekawe, połowa tylko mężczyzn jest zadowolona z wielkości swojego członka. To jest u wielu to nawet obsesja. I co robią mężczyźni, żeby go powiększyć? Bo oni to chcą. Marzą o tym. Już się rówieśnicy porównują w okresie dojrzewania. Jeden patrzy na drugiego, a jak pod prysznicem ten, co ma większy, to tak się wypina, tak się pokazuje, tak krąży wokół własnej osi, a ten, co ma kompleks małego członka, to tam w rogu ten prysznic bierze. A jak wchodzi do WC, to czeka, jak wszyscy wyjdą, żeby był tylko sam jeden i czeka pod WC. No tak to jest, no kompleks, kompleks. Więc co robią? Jak się dalece poświęcają, popatrzcie, w Brazylii, no, efekt jest na pół roku. Indianie używają ciężarki i tą metodę tacy oszuści w internecie przejęli i tutaj właśnie sprzedają taką metodę, tylko dochodzi do złamania członka przy tej, więc uważajcie panowie, nie korzystajcie z tych ciężarków w internecie, później są kłopoty. Tak. Generalnie mężczyźni nie są obiektywni, jeśli chodzi o pomiar, bo patrzą na członek z góry. Gdyby patrzyli z dołu, od dołu, to byliby bardziej zadowoleni. Ale dla kobiet jest również bardzo ważny obwód członka. Bo grubszy członek może stymulować punkt G i daje lepsze poczucie wypełnienia. Czyli dla wielu kobiet, które zwłaszcza mają wyrazisty punkt G, to jest bardzo ważne. Czyli kiedy możemy uznać członek za zbyt mały i na koszt państwa polskiego możemy go operować? Za darmo. Mikropenis, kiedy długość w stanie spoczynku jest poniżej 7 cm. To jest ta linia graniczna. Wtedy na Narodowy Fundusz opłaca zabieg. No jakieś normy muszą być. Proszę Państwa, no co czwarty mężczyzna ma właśnie kompleks małego członka. No i to nawet to może dojść do psychoz z tego powodu, obsesję. Proszę Państwa, jak dalece mężczyźni chcą powiększyć członek, to popatrzmy na takie cyfry. Modna się stała falloplastyka. W Polsce też już jest falloplastyka.
I jak widzimy, ci mężczyźni, którzy byli badani, którzy chcą poddać się faloplastyce, żaden z nich nie był źle zbudowany. To problem w głowie. Hughes'y oferują powiększenie, no to idzie i płaci. Żaden nie kwalifikował się do operacji. Budowa była prawidłowa. Kiedy są wskazania do faloplastyki? I rzeczywiście jest to uzasadnione. Poza mikropenisem, kiedy w stanie wiotkim centymetr ma 4 cm, a w stanie erekcji 7,5. To wtedy rzeczywiście już powinna być faloplastyka. I na czym polega? Tutaj macie Państwo opis faloplastyki. Jaka jest istota tego zabiegu? Odcięcie więzadeł wieszadłowych, wydłużenie penisa jest praktycznie do około 3 cm góra przy tej metodzie operacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o objętość, to teraz takie są metody. Chirurdzy plastyczni w tej chwili, no, estetyczni, no, mają co robić. A zwłaszcza u kobiet, to druga rzecz. No i dla mężczyzn mam uspokajającą informację. Takie badania międzynarodowe ujawniły, że wykazały, że 85% kobiet jest zadowolonych z rozmiaru członka swojego partnera. Natomiast jeżeli kobiety czują, że członek jest zbyt mały, to spontanicznie nie aż próbują tych pozycji, które to wyrównują. O, to są te. To już Kama Sutra radziła, jak sobie poradzić przy dysproporcji anatomicznej. Okej. Tak, następna norma w przypadku mężczyzn to jest twardość członka. Prawidłowy jest stopień trzeci i czwarty. Możecie być Państwo, możecie być zaskoczeni, dlaczego nie tylko czwarty. Dlaczego również trójkę włączoną? A dlatego, że w miarę starzenia u mężczyzn włóknieją ciała jamiste, czyli bereczki mięśniowe w członku ulegają włóknieniu. I to jest związane z wiekiem. Więc dlatego zdrowy mężczyzna, na przykład 80-latek, może odbywać stosunki, nie biorąc żadnych leków, jest zdrowy, jest sprawny. Tylko już będzie miał poziom trzeci twardości członka, bo już część bereczek mięśniowych się zwłókniła, ale erekcja jest wystarczająca do odbycia kontaktu seksualnego. Jak ta twardość członka jest ważna dla kobiet? To właśnie zbadali polscy badacze w Polsce i okazało się, że była ważna dla 62% kobiet, to od razu odpowiem. No i jeszcze są takie ciekawe rzeczy, że u mężczyzn pożądanie seksualne, jak wiemy, najczęściej współwystępuje z erekcją, ale może być pożądaniem przy braku erekcji. To się zdarza. To jest jeszcze ważne, że może być pożądanie, ale nie wystarcza dla erekcji, bo potrzebne jest jeszcze, są bodźce dotykowe. Zwłaszcza u tych mężczyzn, którzy się uwarunkowali na masturbację. Co pobudza mężczyzn? To. Czyli znowu metody obrazowania mózgu rejestrowały co najczęściej, aktywuje te ośrodki w mózgu. Pieszczoty, marzenia, odgłosy, myśli. Zapachy. Czyli dobre perfumy u kobiet robią cuda. No. No i to jest właśnie ośrodki, które sterują seksualnością mężczyzn mózgu. To jest jądro przykomorowe, jest tutaj bardzo ważne. No i tutaj mamy poszczególne ośrodki. Jest ich trochę mniej niż u mężczyzn. Trochę mniej. Tak jeszcze nie zdążyłem wpisać takiego wyniku badania. Badano też metodami obrazowania mózgu, jak reaguje
jak reagują kobiety i mężczyźni na widok bardzo atrakcyjnych seksualnie osób, które wyraźnie działają podniecająco. U kobiet aktywizują się ośrodki w mózgu odpowiedzialne za podniecenie, ale kora przedczołowa funkcjonuje prawidłowo. U mężczyzn wygaśnie. Jej aktywność na pewien czas zanika. Stąd, drogie panie, wiecie, jak dobrze można okręcić mężczyznę wokół palca w tej fazie działania. Wytysk. Zaraz zobaczymy, co nowego, jeśli chodzi o wytysk. To jest kontrola ośrodkowa wytysku. To są neuroprzekaźniki, które odpowiadają za wytysk. To się bardzo rozbudowało. Tu jest ważna serotonina i dopamina. Normy. Badano w kilku krajach Unii Europejskiej. To jest średni czas trwania stosunku pochwowego. W Europie to jest 6 minut. Nie mówimy o pieszczotach wstępnych. 6 minut z pewnymi różnicami. W Turcji to szybciej. Jak widzimy, krótszy jest czas trwania stosunku. Najdłuższy był w Anglii. 10 minut. No i to ta różnica. Kryteria rozpoznania przedwczesnego wytysku. Jeżeli jest wytysk do minuty czasu od rozpoczęcia penetracji. Do minuty, to jest wytysk przedwczesny, jeżeli mężczyzna nie może kontrolować wytysku, no i są konsekwencje psychologiczne, bo nie wszyscy mają konsekwencje. I są trzy typy zaburzenia wytysku. Łagodny, jeżeli to trwa między pół minuty do minuty. Ciężki, jeżeli wytysk jest przed upływem 15 sekund, albo nawet jeszcze przed rozpoczęciem współżycia seksualnego. To są normy teraz reaktywności seksualnej mężczyzny. Czas trwania erekcji non-stop w minutach. Korelacja z wiekiem. Widać? Tak? Widać. Taki jest układ statystyczny. Tutaj powyżej 65 lat te 7 minut pojawi się znowu, jeżeli partnerka będzie aktywna. No i to jest kryterium sprawnego kochanka. Czyli to jest tak z umiejętnością tańca. Jedni to mają po prostu wrodzone, wszystko zatańczą. Wystarczy muzyka. Zatańczą nawet chałupce kaukaskie. I to dobrze. Inni muszą iść do szkoły tańca. Są rozsiane, prawda? Więc są szkoły tańca, więc można się nauczyć merengę, salsę, zgodnie ze wszystkimi szykanami. A są tacy, co mają dwie lewe nogi. I są nawet najlepszy nauczyciel niewiele poradzi. Taka kategoria jest też. No, generalnie z pana wykładu wynika, że mężczyzna to jest taka prosta konstrukcja cepa, a kobiety jak złożony superkomputer. No i to jest główne pytanie, z czego to wynika, czy z funkcji zbudowy mózgu, czy z hormonów, to źródło tych różnic. Proszę państwa, to wynika z tego, że wiemy tu wszyscy, że są trzy mózgi. Najbardziej jest podstawowy gadzi mózg, prawda? A najwyższy to mózg korowy, z rozwiniętą korą, zwłaszcza przedczołową. I mężczyźni mają ośrodki seksualne decydujące o ich aktywności w mózgu gadzim. To jest to jądro przykomorowe w podgórzu. Czyli to funkcjonuje niezależnie od sytuacji. Czyli mężczyzna może mieć chęć na seks i erekcję nawet kiedy bomby wybuchają obok. I w tramwaju, i w muzeum, no wszędzie, kiedy dzieci chodzą. Jak już jest taki pobudzony, to nic mu nie przeszkadza. Bo i czynniki hamujące jeszcze kulturowe u mężczyzn są słabsze, bo mężczyznom więcej zawsze było wolno. A u kobiet po pierwsze.
Ośrodki seksualne są rozproszone w 11 centrach mózgowych, bardzo zróżnicowanych. Większy jest wpływ kory, to znaczy wychowanie, normy, kultura, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą, jak ja o sobie myślę, a co koleżanki sobie pomyślą, jaka będzie. I to wszystko wpływa. W związku z tym mężczyzna jest tu mniej skomplikowany przez te uwarunkowania, a kobieta bardziej. No, tak to jest. Prawda? No właśnie. No co? Następne. Dlaczego? Więc najprostsze odpowiedzi dają psycholodzy ewolucyjni. Bo oni mówią, że mężczyzna jest zaprogramowany na zapłodnienie w jak najkrótszym czasie, bo kiedyś mężczyźni żyli krótko, czyli miliardy plemników trzeba rozdać i tu nie może być specjalnie skrępowany. Musi to wyrzucić, więc stosunki tylko u naszych praprzodków, dalekich praprzodków, tak jak zwierząt, trwały krótko, bo on musiał się rozejrzeć, czy tu ktoś z maczugą nie leci, albo czy jakiś lew nie skoczy, więc dlatego odbywał szybko stosunek, ale cały czas czujny tu. Kobiety mają więcej, bo tak, gniazdo, bo to teraz ważne, z kim ma to gniazdo, bo to jest duża inwestycja. Poza tym sobie mężczyźni tam biegli za tą sarną, czy tam antylopą i tak znikali na kilka dni, zanim to przyniesie. One były ze sobą, z małymi dziećmi, no i tutaj plotki, rozmowy, oceny, wzajemne zrozumienie i tak dalej, czyli te czynniki wszystkie społeczne są bardzo wczesne, ewolucyjne. Bo jeżeli się wybijała nad inne kobiety w takiej zmysłowości, to one szybko sprowadzały do parteru, bo była zagrożeniem. No, więc to, co inni o mnie pomyślą, jest bardzo ważne, bo mogła być wykluczona z tej społeczności, a to oznaczało, że była bezbronna wobec okoliczności życiowych. A tak to sobie wzajemnie udzielały pomocy w opiece nad dzieckiem. Tak twierdzą psycholodzy ewolucyjni. No chyba coś w tym jest. To ja mam jeszcze trzecie pytanie w tej samej kwestii, takie troszeczkę science fiction, bo rewolucja seksualna miała miejsce bardzo, bardzo niedawno. Trudno się spodziewać, żeby tutaj jakieś zmiany ewolucyjne już za nią poszły, ale czy jest szansa, że w przyszłości ten mózg męski i kobiecy zacznie się upodabniać, skoro jakby role kulturowe się zupełnie zmieniły? Właśnie czekamy, kiedy to się stanie. Bo to jest tak. Bo prawdę mówiąc, jeżeli prześledzimy tą naszą ewolucję od naszych praprzodków, to mamy długą, długą linię, prawda? I teraz w ostatnich kilkudziesięciu latach mamy gwałtowne przyspieszenie, bo zmiana w rolach, taka mówię w skali makro, zaczęła się od czasów ewolucji seksualnej. Ewolucja seksualna to jest koniec lat 60. ubiegłego wieku. I ona przecież też postępowała nie tak jak ogarniająca wszystkie kontynenty, wszystkie kraje od razu, tylko stopniowo, stopniowo. Popatrzmy na Polskę. W naszym kraju ile jest, jaka jest populacja kobiet, które mają takie tradycyjne postawy jeszcze wobec seksu, a ile takie, które mają bardziej otwarte. Popatrzmy, jaki odsetek kobiet u nas ma odmienne role. Na przykład odwrócenie ról i tak dalej, to mało postępuje. Czyli jeżeli na przykład dojdzie do tego, że będzie powszechna zmiana w relacjach między płciami, daleko idąca, to wtedy będzie można stwierdzić, czy to się odbija na mózgu. Pewnie tak. No tak sobie chciałbym się obudzić za 300 lat i te mózgi zbadać. To byłoby ciekawe, za 300 lat, czy będą już inne te struktury mózgowe. No można przypuszczać, że tak. Bo znowu dzięki metodom obrazowania mózgu to widzimy pewną dynamikę. Czyli już się bada katamnestycznie pewne osoby, jak się to zmienia mózg. Nawet banalne rzeczy. Zespół stresu pourazowego doprowadza do zmian w mózgu. Tak? Tak, to wiemy o tym. Teraz pytanie, skuteczne leczenie
wieloletnie, czy coś tu zmieni w strukturach mózgu. Dane są na razie niejasne, ale okazuje się, że mózg jest dosyć plastyczny, bo kiedyś nas uczono, że giną codziennie neurony i koniec. Starzejemy się i coraz gorzej, a teraz okazuje się, że bez przerwy on się jest aktywny, stale się odbudowuje. No więc to jest tak samo, nikt by w życiu nie przypuszczał, że można pacjenta z paraplegią uruchomić. No przecież to był dogmat. Paraplegia to już koniec, to tylko rehabilitacja, żeby była jakość życia lepsza. A teraz okazuje się, że może chodzić, bo nerwy potrafią się uaktywniać. Więc pewnie mózgi nasze się zmienią. Jeszcze wolę te starsze, no. Dobrze. Mam takie pytanie, dlaczego kobiety wydają podczas stosunku dźwięki? Owszem, jedne mniejsze, drugie bardziej, ale skąd to się bierze? Bo szukałam informacji na ten temat i... Druga mówiła o Afryce. Cholera wie. No, próbowali hipnotyzować, żeby dojść do praźródła. Nic z tego nie wyszło. Dlaczego jedna jęczy, albo druga płacze? Dlaczego płacze podczas orgazmu? No więc też tam próbowano sprawdzić pierwsze uwarunkowania, bo zawsze się szuka we wczesnym dzieciństwie, prawda? Tak, że pierwsza przyjemność to była połączona z klapsem, płakała, no. Takie spekulacje były Freuda i innych, ale to się nie potwierdziło. Nie wiadomo, dlaczego się uwalniają pewne emocje. No, ale to jest o tyle ważny problem, że niektóre kobiety przestraszone swoimi reakcjami, których nie kontrolują, potrafią wyhamować orgazm, bo się wstydzą tych reakcji. Bo ta, co się ładnie zachowuje, mój kochany mówi, mój najlepszy, no to no nawet mam motywację, żeby to częściej przeżywać. A ta, która wzywa wszystkich świętych, albo typ taki siaki owaki, albo na przykład są kobiety, które w czasie orgazmu są wulgarne. Są wulgaryzmy. Nigdy nie używają wulgaryzmów na jawie, tylko wtedy. No to taka, jak usłyszę raz, drugi, co mówiła, no to już zaczyna blokować orgazm. Więc lepiej niech mężczyźni nie mówią. Ale nie wiemy, dlaczego jest to zróżnicowanie. Panie profesorze, mam takie pytanie, czy mógłby pan powiedzieć parę słów o tym, jak... Czy i jak pracuje pan z mężczyznami, którzy mają kompleks małego członka, skoro to do psychos nawet może prowadzić, to jak wygląda Pani, praca z takimi pacjentami? Ja mam bardzo luksusową sytuację. zaraz nie wiecie dlaczego, to zaraz państwu powiem. 15 po muszę zakończyć. Proszę państwa, dlaczego? Jak typowe zachowanie mężczyzny z kompleksem małego członka? On jest przekonany, no to komu to go pokaże? Koledze? No nie za bardzo. Matce? Ojciec też nie reprezentatywna próba, a zresztą może być po ojcu. Więc on często idzie do psychologa i mówi, że kompleks małego członka, ale psycholog go nie obejrzy. No, mężczyzna może, ale też nie ma specjalnie. No to idzie do lekarza. No to puka i lekarz, jeden go nawet nie obejrzy i powie wszystko okej. Okay. A drugi, no to niech pan pokaże. Normalny. A ten wychodzi, mówi tak, młody człowiek, doświadczenie niewielkie, pewnie mnie zbywa. No i tak sobie pójdzie do tych pięciu lekarzy i przychodzi. A tu przychodzi do siwego pana, który jest na pewno doświadczony. Mówię mu, że członków widziałem tysiące, więc nie ma sprawy. Pokaż pan. Patrzę z daleka, mówię, prawidłowy. Dziękuję, panie doktorze. Dlatego czasami przywilej wieku dobry jest. To czasami jest dobry. No. To już nie polemizuję. No. Może być jeszcze jedno pytanie, bo tak. Już złapałem mikrofon. Panie profesorze, pokazywał pan dane dotyczące jak w różnych przedziałach wiekowych trwa ten czas erekcji, a czy w związku z wydłużeniem przeciętnego okresu życia i u kobiet i u mężczyzn wydłuża się też czas aktywności seksualnej? Tak. Jakieś może ogólne dane by pan przytoczył? To jest tak.
generalnie im dłuższy czas trwania życia, tym większe oczekiwania wobec seksu, siłą rzeczy, i dlatego zwiększa się populacja aktywna seksualnie w jesieni, w późnym wieku. To się mówi wiek średniopóźny, bo starych ludzi nie ma. To jest wiek średniopóźny. No, ładnie brzmi. W każdym razie i większość jest zainteresowana. No z wyjątkiem tych, którzy są schorowani strasznie, cieszą się w ogóle, że żyją, czy partnerzy są niezdolni do seksu, no to, ale tak widzimy teraz 80-latków jeżdżących na nartach przecież, prawda, prowadzących samochody, oni chcą mieć życie seksualne normalnie i dbają o to. I to jest o tyle ważne, że aktywne życie seksualne ma działanie prozdrowotne i przedłuża życie. I poprawia zdrowie. Zaraz mam dla panów taką konkretną wiadomość cyfrową. U mężczyzn, którzy są aktywni seksualnie po 60 roku życia, mają stosunki 3 razy w tygodniu, ryzyko wylewu i zawału spada o 52%. No. Widzicie, jakie wyzwanie, szanowne panie, dla was? No, po co ma mieć zawał, nie? No, tak, niech ma. Tylko, że z tym się wiąże oczywiście sprawność seksualna, bo w tym procesie starzenia się stopniowego to spada poziom testosteronu, mają choroby przewlekłe, jest nadciśnienie, biorą leki, większość leków uderza w seks. Przewlekłe choroby, cukrzyca, zespoły metaboliczne, to wszystko uderza w seks. Stąd musimy dawać leki usprawniające życie seksualne, które są bezpieczne, skuteczne i umożliwiają życie do właściwie 100 lat, a nawet więcej. Więcej dlatego, bo najstarszy ojciec świata, udokumentowany, że to jego plemniki, a nie sąsiada, 102 lata. 102 lata został ojcem. A najstarsza matka ile? Najstarsza matka i nie żadne zapłodnienia tam jakieś dziwne, tylko jej własne zasługa. 67 lat. Kobieta zaszła w ciążę w wieku 67 lat, bo przedłużano okres rozrodczy u niej. Czyli przyjdzie czas, że 70-letnie kobiety sobie też zafundują dzieciątko. Widzicie? Tak się określa, że człowiek może żyć 120 lat, że jesteśmy zaprogramowani na 120 lat ewolucyjnie, podobno. No i w związku z tym, przy postępie medycyny, tych wszystkich technologii, będzie możliwe, że około setki, znaczy będziemy współżyć i po setce, a że jeszcze do setki sobie można dziecko zafundować. Pytanie po co, ale... No, dobrze, to dziękuję. Na tym muszę jechać.